Wiesz, jak to powinno być, jeżeli chodzi o jakby to, co robimy w marketingu, tak? Znaczy, to tak schemat powinien wyglądać w taki sposób, że na początku robi się naprawdę dużo, tak? Czyli jest dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do ogarnięcia, dużo rzeczy do nauczenia się, ale później jakby zarabia też się mało. Tak? Robisz dużo, zarabiasz mało. Natomiast jakby całą ideą marketingu, całą ideą tego, żeby gdzieś tam zbudować sobie jakiś stabilny biznes, jest właśnie to, że później, kiedy już nauczysz się pewnych rzeczy, możesz robić mniej, tak? A wtedy jakby robisz mniej, ale zarabiasz więcej. I niestety, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o, załóżmy, marketing. W biznesie tradycyjnym powinno być też to podobnie zorganizowane, tak? No, ktoś rozkręca biznes, robi dużo na samym początku, zarabia mniej, później teoretycznie powinno to być tak, że robi mniej, a zarabia więcej, tak teoretycznie. No niestety, kiedy to przeanalizujemy, czy tam jakoś tam pracę na etacie, no to tak ciężko mi jest tutaj uzmysłowić sobie coś takiego, że ktoś idzie do pracy, musi trochę się nauczyć, zarabia mniej, a potem zarabia więcej. No tak samo, no, jakieś tam awanse być można do, tak, w taki sposób potraktować, tak? Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyś się jakby nie przerażał tym, że jak startujesz w czymkolwiek, w jakimkolwiek biznesie, cokolwiek robisz, to masz masę rzeczy na głowie, tak? Bo rzeczywiście jest wiele rzeczy do nauczenia się na samym początku i dużo osób odpadło już na tym etapie właśnie dlatego, że przerasta ich też jakby ilość rzeczy, które muszą się nauczyć. Często też te osoby mają mniej czasu na samym początku, w związku z tym mają i mniej czasu, żeby to robić i jeszcze do tego mniej zarabiają, bo tu startują, no i to odpadają, ale ja mogę Tobie zagwarantować w 100%, że jeśli będziesz robił to systematycznie, tak? To później będzie taka sytuacja, w której będziesz robił po prostu mniej, mógł robić sobie mniej, a będziesz zarabiał więcej, miał więcej na to po prostu czasu, jeżeli dobrze oczywiście sobie poukładasz cały ten model biznesowy, w którym działasz. Tyle ode mnie, pozdrawiam Cię z fantastycznych miejsc, trzymaj się, cześć!